Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dziś 25 dzień listopada, czwartek. Bardzo się cieszę, że jesteście w codzienniku biblijnym. Chcemy przyjrzeć się hasłom biblijnym na dzisiejszy dzień. W księdze proroka Ozeasza w 14 rozdziale, w 4 wierszu tak jest napisane. U ciebie przecież sierota znajdzie zmiłowanie. A w liście do Efezjan w 2 rozdziale, w 19 wierszu apostoł Paweł napisał: już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Muszę się wam do czegoś przyznać. Kiedy jakiś czas temu powiedziałem moim córeczkom, że będę nagrywał codziennik biblijny na 25 listopada, wtedy bardzo się ucieszyły. Zupełnie nie rozumiałem dlaczego. Po chwili wyjaśniły mi, że dla nich jest to szczególny dzień, ponieważ w przedszkolu będą przeżywały dzień pluszowego misia. I na początku w ogóle nie wiedziałem, jak to wszystko ze sobą połączyć. Dzień pluszowego misia, codziennik biblijny, jeszcze hasła biblijne, które przed chwilą słyszeliście. Ale po chwili zadałem sobie pytanie, po co dzieciom misie? Odgrywają one bardzo ważną rolę w ich życiu. Mogą się do nich przytulić. Kiedy się boją, przytulają je bardzo mocno. Czasem mogą się do nich wypłakać. Ale też sprawiają im wiele radości, kiedy się bawią. Jako dorośli, szczególnie jako rodzice, musimy być świadomi, że żadna zabawka, żaden pluszak nigdy nie zastąpi prawdziwej relacji, nigdy nie zastąpi uczucia, nigdy nie zastąpi tego, co jako rodzic możesz dać swojemu dziecku. Tak to już jest w życiu każdego człowieka, i tego malutkiego, i nas, dorosłych ludzi, że potrzebujemy relacji. Dzięki nim czujemy się akceptowani. Dzięki nim wiemy, że nie jesteśmy sami. Dzięki nim wiemy, że mamy kogoś, komu możemy zaufać. Myślę, że ogromnym błogosławieństwem jest, jeżeli taka jest nasza relacja z naszymi dziećmi, że wiedzą, że mogą nam zaufać. Niezwykłym błogosławieństwem jest, kiedy taka relacja jest w małżeństwie, gdzie jeden drugiemu ufa, w bliskości swojego współmałżonka możesz się czuć bezpiecznie, kimś akceptowanym, takim, jakim jesteś. Niezwykłym błogosławieństwem jest to, że w bliskości Pana Boga każdy człowiek może czuć się bezpieczny. Każdy człowiek może czuć się zaakceptowany niezależnie od tego, kim jest, skąd pochodzi, jak wygląda. Moi drodzy, być może z jakiegoś powodu teraz ktoś z was czuje się samotny, opuszczony. Być może brakuje ci poczucia bezpieczeństwa, brakuje ci nadziei. Pan Bóg w Chrystusie przyszedł po to, abyś miał i miała pewność, że jest ktoś, komu możesz w 100% zaufać, i ktoś, kto cię nigdy nie zawiedzie. Niezwykła jest obietnica apostoła Pawła. Nie jesteście obcymi, nie jesteście przychodniami, lecz współobywatelami i domownikami. Jeżeli czujesz się samotny, być może jesteś przykuty do łóżka z powodu choroby, być może jesteś na kwarantannie, na izolacji, być może przeżywasz kryzys w swoim domu, w swojej rodzinie, brak ci poczucia bezpieczeństwa. Zwróć swoje myśli, swoje serce w stronę Boga. Zaufaj Mu, On cię nie opuści. Zaufaj Mu i pozwól, aby w Jego Słowie, w działaniu Ducha Świętego, każdy z nas mógł doświadczyć bliskości, ciepła, zrozumienia, nadziei. A kiedy tego doświadczasz, bądź dla drugiego człowieka kimś z otwartym sercem, życzliwym, człowiekiem, który niesie takie samo przesłanie, że ten, kogo spotkasz na swojej drodze, nie jest obcym, nie jest twoim wrogiem, nie jest kimś, kogo należy się bać, ale jest kimś, do kogo z wrażliwością wyciągniesz rękę, komu pomożesz, do kogo pójdziesz, aby i w jego serce wlać nadzieję, wlać pokój. By i on mógł doświadczyć takiego właśnie bezpieczeństwa i takiej właśnie bliskości jako współobywatel i jako domownik Boga. Czuj się też odpowiedzialny za to, aby ludzie, których spotykasz, mogli doświadczyć bycia w domu, w cieple, w bliskości tego, który jest gospodarzem, w bliskości Pana Boga. Dobrego dnia, takiej właśnie bliskości i do zobaczenia znowu. Wszystkiego dobrego. Zostańcie z Bogiem.